Jorzek fest lichy. Trzeba ci zjeść gumiklajzy, bo fajran dzisiaj. I jak tu zrozumieć śląską gotkę? Ciężko, ale mamy wspaniałych przyjaciół na Śląsku, którzy napisali o niej wiele. Może nam pomogą. Zmorą mojego dzieciństwa było słowo gorolica. Nie wiedziałam, co znaczy. Kiedy przychodziłam z płaczem z podwórka, rodzice tłumaczyli, że nie ma nad czym rozpaczać, gdyż jedni są gorolami, a drudzy hanysami. Nie mam śląskich korzeni, więc jestem Ślązaczką w pierwszym pokoleniu. Jestem także podwórkową gorolicą, która nie potrafiła mówić gwarą, stąd wyzwiska. Wyczułam, że nie mam szans na wspólną zabawę na klopsztandze, grę w fuzbal i skakanie przez ślepiotkę. Szybko pojęłam, co znaczy ciepać się jak wanska na kecie, co dostać bez ten głupi bezpysk, a co mieć ała i dwa boloki, jeść chleb z tłustym czy z wusztem. Kaszankę z łatwością zamieniłam na krupniok, zrazy na rolady, pyzy na gumiklejzy. Do dziś nie wiem, jak się uchowałam bez wodzionki. Uwielbiam gwarę śląską, czyste kuchnie Ślązaczek, ich siłę ducha, umiejętność przyjmowania ciosów i wychowywania mężów, także dzieci. Uwielbiam śląski matriarchat, ogródki działkowe i żur, nie żurek. Lubię nawet rzekomą śląską dupowatość, o której tyle pisał Kazimierz Kutz. Przaja całkiemu Śląsku, richtych jak moim cerom i hopu. Dziś coraz trudniej zobaczyć na Śląsku fedrującą kopalnię, górniczą orkiestrę i dymiącą hutę. Ale każdy zetknie się tu ze śląską gwarą, czyli gotką. Słychać ją w domach, kopalniach, na ulicach i pod spodkiem, choć częściej na peryferiach niż w centrach miast. Urodziłem się na Śląsku. Tukej. Kaj, czyli tukej. Gdzie, czyli tutaj. No jestem hanysem. No ja. Ja, czyli tak. I jak ktoś tam coś tam godno, to idzie powiedzieć, można powiedzieć ja. Czyli tak, tak, rozumiem. Jeżeli chodzi o zrozumienie etnolektu śląskiego, tak w całej rozciągłości, to ja mam problemy. Bo ten etnolekt śląski, on jest, nie jest odmianą języka polskiego, ale ma tyle, nazwijmy to, naleciałości związanych z historią ludzi tutaj mieszkających, Że gdzieś tam w pewnych momentach on jakby tak powstaje własny język. Śląsko-gotka przetrwała też w piosenkach zespołu Śląsk, książkach Szczepana Twardocha czy kultowych filmach Kazimierza Kutza. Szczęść Boże! Pan Habryka. Karol Habryka, Blank dokładnie. Panie Habryka, pomyliło wam się. Pogrzeb Hajduka będzie dopiero jutro. Nic mi się nie pomyliło. Dyrektor jest? Nie, niestety, jest na dole. Nic nie szkodzi. A youtuber Niklaus Pieron stworzył w internecie między innymi śląską wersję Kevina Są w doma. To jest moja chałupa i muszę ją bronić. Kaj twoje muti? Muti je w aucie. Kaj twój ojciec? Dupi na grubie. Kaj twoje braciki aż festki? Ja nie mam rodzeństwa. Kaj mieszkasz? Nie mogę ci powiedzieć. Boże, że go rolim. To jest ino bajtel. Co nam zrobi bajtel? Na Nikiszu, czyli najbardziej znanym robotniczym osiedlu Katowic, do dziś można zobaczyć śląskie familoki, czyli wielorodzinne budynki mieszkalne z czerwonej cegły oraz konzumy, to znaczy sklepy. Śląsko-gotka żyje też w regionalnych zespołach, a nawet w twórczości urodzonego w Chorzowie Ryśka Ridla. Nie rozumia, nie rozumia, nie rozumia z tego nic. Panie profesorze, czy zna pan śląską gotkę? Adasiu, ja wiele lat uczyłem przedmiotu na polonistyce, który nazywa się dialektologia. Cały obszar języka polskiego jest podzielony na dialekty, na gwary, które dawniej dominowały w polskim pejzażu językowym. No i siłą faktu, czy na Uniwersytecie Jagiellońskim, czy teraz w Rzeszowie, wykładam, czy wykładałem dialektologiczne sprawy, a więc teoretycznie, ale też i osłuchałem się z tą gwarą wiele razy będąc na Śląsku. Piękna gwara, która odbija
tak wielką różnorodność Śląska, jego polskość, a także wielkość kultury materialnej i kultury duchowej tej krainy. Dlaczego będąc na Śląsku trudno nam często zrozumieć Ślązaków, którzy mówią gwarą? Ślązacy w ogóle najpierw trzeba powiedzieć mają inną niż ogólnopolska fonetykę. Fonetyka jest taka głębsza, taka bardziej powiedziałbym dźwięczna i mocniejsza niż język polski. Język polski, który jest widziany przez cudzoziemców jako taki język bardzo łagodny, jako język, który ma dużo spółgłosek miękkich i taki język, powiedziałbym, który jest językiem takim aksamitnym. Na Śląsku mamy bardziej mocną mowę. Mocna mowa, która się oddziela. Dlaczego zrozumieć? Jest trudno nam niektóre sformułowania, bo każda gwara odbija specyfikę regionu. Każda gwara jest zwierciadłem życia społeczności materialnego, psychicznego, duchowego. Wszystko to odbija gwara i mamy takie wyrażenia na Śląsku, które oznaczają tamte realia, że trudno nam zrozumieć. Ale to jest piękna polska gwara. Na Górnym Śląsku całymi dniami bieli hanysy się z korolami. Z Pyska szło poznać, kery jest kery. Bez to się prali jak Indianery. Normalne tu były łomoty i trzaski, lamenty, przekleństwa, skomlenia i wrzaski. Aż w końcu Pan Bóg te larmo usłyszał, poważnie się wnerwił i wszystkich wymieszał. Teraz już wszędzie w kościele i w szkole są mi hanysy i są korole. Jedni chcą drugim się przypodobać, bo hanys chce mówić, a gorol chce godać. Hanys to ten, który jest rodowitym Ślązakiem z dziada pradziada i odebrał tę, nauczył się tej gwary wraz z mlekiem matki. Po prostu jest tamtejszy. To jest rdzeń Śląska językowy. Osoba autochtoniczna, natomiast gorol to jest ten, który przybył w ramach poszukiwania pracy, w ramach różnych migracji, a więc gorol dlatego, że Śląsk graniczy z gwarami beskidzkimi, czy w ogóle gwarami górskimi i to było tak najczęściej widziane. To jest stereotyp mieszkańca Śląska. Ten, który mówi gwarą i jest Ślązakiem, czy ten, który przybył i też zaczyna mówić gwarą. A kim jest bajtel albo synek? A bajtel albo synek to też stereotyp, który idzie w Polskę, ponieważ to typowo śląskie, te wyrażenia najważniejsze znamy, a więc chłopiec to jest po prostu synek. Ty jesteś chłopcem, którego uczyłem, a więc mogę ci mówić ty bajtlu. Ty bajtlu albo ty synku. A dziołcha albo frela? No to oczywiście dziewczyna. Podstawowe zróżnicowanie. Jest to wspaniała, powtarzam raz jeszcze, piękna gwara odzwierciedlająca bogactwo Śląska. Nie tylko bogactwo pracy materialnej, ale także bogactwo kultury symbolicznej. Tak jak każda gwara ma swoje cechy gwarowe, wymienię kilka, a pochylone tak zwane, które tutaj jest realizowane jako tak zwane o głębokie, a więc zamiast ptaki to są ptoki. Po ptokach. Po ptokach, niech będzie po tym wszystkim. Później mamy na przykład zamiast trawa ogólnopolskiego to mamy wyraz trowa. Śląskie nieudolnie to naśladuje. To nie jest już apochylone, to jest zrównane z O, natomiast mamy bardzo ciekawą samogłoskę A, jako tę końcówkę samogłoski nosowej E, zamiast E to jest A. Bez wiosna, to znaczy przez wiosnę, prawda? Jo chodza tam, a więc ja tam chodzę. To jest to typowo śląskie. Jo to jo, a ja to tak. A tak. Ja znaczy tak, taki przerywnik w dyskursie, a więc w dialogu potwierdzający, szukający odpowiedzi, czekający na wypowiedzenie pewnej repliki. Mamy w tejże gwarze bardzo wiele zachowanych wyrazów archaicznych, polskich. To jest coś pięknego obserwować, jak gwary polskie konserwują niby archeologiczne pokłady, te stare
polskie znaczenia i polskie wyrazy. Mamy tutaj na przykład miękkie ży, powstałe z tak zwanego R frykatywnego, a więc przyroda, a więc przykład, przykład. To są te wyrazy, które konserwują stare polskie cechy. Mamy wyrazy stare polskie typu gańba jako hańba, srogi jako ten duży, wielki, mocno obciążony, prawy jako prawdziwy, czy krom, oprócz czegoś, to jest krom liścia, spadają jeszcze kasztany. A wie pan, panie profesorze, kim jest ciućmok? A ciućmok to przypuszczam, bo w mojej rodzinnej gwarze także ciućmok jest, to ogólnopolskie było, ale też na Śląsku zachowane. Jakiś niezgrabny człowiek to jest ciućmok, który nie umie zorganizować. W ogóle na Śląsku organizacja pracy jest bardzo mocno powiązana z charakterem Ślązaków, którzy mają charakter bardzo odpowiedzialny. Precyzyjna praca, precyzyjne działanie jest cechą tejże gwary i tego Śląska. Jeżeli na Śląsku komuś podpadniemy, to możemy usłyszeć ty ciućmoku albo ty ciulu, to jeszcze gorzej. To gorzej. Za proponowaniem krakowski but, to ten ciul będzie. A kibel co znaczy na Śląsku? Kibel to oczywiście wiadro, ewentualnie na nieczystości. Zapożyczenie niemieckie, które w dawnej polszczyźnie brzmiało jako gbeł, a tutaj jest kibel albo dzisiaj ogólnopolski kubeł. Paraszone bloki, hołdy familoki, moje kamraty, moje ślązoki, moje najsłodsze frelki i dziołchy, moje marzenia, co w pielony poszły, moja ojczyzna, magiczny hajmat. Co sada i starokopalnia, bo ich sam odbaj na tym miejsce mnie stworzyło. Nie wiem dokąd zonda, ale wiem skąd życzyło. Chce żyć, ino tu chce być, kaj skażony tlen, kaj kręci się szybko, jo. I tych zapożyczeń z języka niemieckiego w śląskiej gwarze mamy mnóstwo, bo heimat to ojczyzna, forsztelować to wyobrażać sobie. Ma pan brylę, a więc ma pan... Okulary. Tak jest. Okulary. Schmetterling, wie pan co to jest? Proszę mi wyjaśnić. Motyl. A motyl to bardzo... Od Schmetterling. A to bardzo ciekawe, to tłumaczenie kalka niemiecka, natomiast ja wiele razy bywałem na Uniwersytecie Śląskim i te wizyty wspominam z największą przyjemnością, zresztą mam wspaniałych przyjaciół, którzy tam mieszkają, którzy stamtąd pochodzą. Pani profesor Synowiec, pan profesor Miotek, profesor Tambor. To osoby, które świetnie znają się na gwarze śląskiej i mówią tąże gwarą. A Wichajster? Wichajster to przypuszczam, że jakiś przyrząd. Zresztą ten Wichajster poszedł w taką, powiedziałbym, ewolucję semantyczną, że w języku polskim już znaczy też... Kiedy nie wiemy, coś, co, jak się nazywa, jak prawda? Się nazywa, to daj mi ten Wichajster. Na Śląsku palimy, panie profesorze, cygarety, czyli... Papierosy. No. A jeśli je palimy, to zdarza się, że mamy herzklekoty, czyli arytmię serca. O, to bardzo skomplikowane już są te terminy. Gęsi pympek, panie profesorze, to prawdopodobnie stokrotka, a mobilniok, wie pan, co to znaczy? To coś z ruchem związane powinno być. A właśnie, że nie, z telefonem komórkowym. No tak, ale telefon komórkowy jest wszędzie, może być obecny, a więc ten ruch jest, powiedziałbym, podskórny. Wie pan, jak na Śląsku wyznaje się komuś miłość? Nie wiem. Joci przaja, przać, czyli kochać. A to jest bardzo ciekawe. Tutaj mamy tę końcówkę a w pierwszej osobie liczby pojedynczej, kontynuującą dawną końcówkę e, a więc joci przaja, ja. A fanzolić? My dzisiaj nie fanzolimy. A to też mówić chyba głupoty, ewentualnie coś, co nie nadaje się do słuchania, ani w ogóle do rozważania. Można też duldać, czyli pić, albo z cuzamem do kupy, czyli... zebrać wszystko tak, jak my dzisiaj zbieramy, prawda? Wszystkie słowa w jedną wielką śląską gwarę. Tak. Mamy grzyby, mamy bez cołko droga, mamy inne wyrazy. Ja pamiętam z moich wizyt na Śląsku, że była oma i była opa. Dzisiaj, panie profesorze, próbujemy wcielić się w rolę górników i górnicy także mają swój język. Co oznacza szychta, a co oznacza fajrant? No to podstawowe wyrazy, które weszły też w obręb
działania języka ogólnopolskiego, nie tylko regionalizmy śląskie, no Szychta to jednak ta bardzo, bardzo ciężka praca, te 6-8 godzin tej ciężkiej pracy pod ziemią górniczej. Ja nie wyobrażam sobie tej pracy, ogromnie szanuję i wiem, bo miałem wielu znajomych górników, że to bardzo, bardzo trudna praca. To Szychta, oczywiście Fajrant, to także jak w języku tym potocznym, ogólnopolskim, to jednak koniec tejże pracy. Bajzel to bałagan, sznita to kromka chleba. Wie pan, co oznacza babsko żyć? O, to kiedyś gdzieś tam czytałem, że to taka wielka szufla, która służy do wyrzucania węgla. Łopata, prawda? Tak, górnicza. Łopata górnicza, ale najciekawsza jest ta metafora. Taka metafora bardzo interesująca. Co pan, panie profesorze, wybiera ze śląskiego menu? Wodzionkę, karminadel, gumiklejzy, które mamy dzisiaj tutaj na talerzu, czy modrą kapustę? Ja modrą kapustę i w ogóle jedzenie śląskie jest wspaniałe, ponieważ zupełnie inne, aniżeli to nasze gdzieś tam na Podkarpaciu, czy w Małopolsce, które także wiele lat spędziły. Profesor Jerzy Bralczyk uważa, że śląski jest piękny, ale to dialekt, ale już od wielu lat toczy się taka dyskusja, czy śląski można uznać za język regionalny. Nawet byłem, Adasiu, w parlamencie, w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie była wielka dyskusja na temat statusu języka polskiego i w tymże języku pomieszczenia Gwary Śląskiej. Jednak jest to gwara, jest to dialekt. Te terminy funkcjonują koło siebie. Nazwijmy to dialekt śląski, który od wielu lat w nauce funkcjonuje. Ma ona korzenie w języku ogólnopolskim, starym, prawda, czy tym naszym prasłowiańskim, a potem ewolucja, tak jak w przypadku innych gwar, idzie do tego stopnia, że ma te odrębności, ale to nie jest język, to jest dla mnie dialekt. Zresztą taka była konkluzja tejże dyskusji w Parlamencie Rzeczypospolitej. To w naszym programie w takim razie czas na kącik literacki i śląski wiersz Krystiana Gałuszki Einfahrt. Posłuchajmy. Einfahrt 10. Wlazuję do Einfahrtu, w Kerym jedzie z cochami i haupt skejdzą, co to straciła się w Byfyju. Blank stary chłop siedzi na rancie, w tajli kaj żaden nie sznupie, z gołą w ręcach. Siadam kole niego. Znom go, znom. Jeszcze jak Hedwig jego staro żyła, jak anioł brała go co dnia, na pranego jak szlęzuch, chopa z lagru na zgodzie. Myła go i czesała, karmiła i na końcu chowała jego zbolało gęba między cyckami, które były jak cherubiny. Teraz ceraj noryczy, żyło studa i gańba. Co tu godać? Modo jest. Modo. Zakurzyłbych. Godu mi cicho do ucha. Ja też. Jemu do ucha. Szanowni Państwo, czytał Rzech po śląsku. Wiersz po śląsku do wszystkich, którego znają śląski, którego nie znają śląskiego, ale poezja to jest taka rzecz, co się będzie zawsze bronić. To jest dobre. Trzeba to zjeść. Prawdę powiedziałeś. Chowcie się. Chowcie się. Zapraszamy na Śląsk. Zapraszamy na Śląsk.